Dzień dobry Państwu po raz drugi, jak to się mówi tutaj. I jedna rzecz ogólna jest na tej zasadzie administracji tu w Białymstoku zrobiona. To trochę nie fair jest, jak to się mówi, bo tak się nie robi, jak oni to zrobili, administracja cała. Tu dla Państwa pokazuje, no, całe wszystkie rachunki do tego i jak te mieszkanie zostało tu zakupione. To widać, jeden rachuneczek tutaj pokazuje. Drugi rachuneczek też na kwotę, jakby to nie mówiąc, ale to potem brat przekaże jeszcze na Państwa. Trzeci rachuneczek też jest i tutaj i to wszystko poopłacane jest na Chojnicko Antoni. No dobra, tutaj tu czwarty rachuneczek jest i także administracja po prostu ściga nie wiadomo za co. Ale to nie jest to. A tu jest piąty rachuneczek, też opłacony, jak to się mówi, wszystko pięknie, ładnie i tutaj. A teraz na dzień dzisiejszy się wypowie brat temat tych rachuneczków i tutaj. Nawet wam powie kwotę, jaką po prostu była zapłacona za to mieszkanie. A już? Już? Możesz. Dzień dobry Państwu i dobry wieczór. Miło mi Państwa i Panów powitać. Proszę Państwa, na temat tego mieszkania płaciłem bardzo dużą sumę pieniędzy na tamte owe czasy. I dzisiaj, proszę Państwa, administracja nie wypędza na ulicę z mego własnościowego mieszkania. Po prostu, które ja wykupiłem na własność, nie dość, że mieszkanie mam własnościowe, to jeszcze tyle musiałem zapłacić na tamte owe czasy. To są bardzo duże pieniądze. To za tamte pieniądze, proszę Państwa, to praktycznie stoi cały blok tu, na całej działce, w której ten blok tu stoi. I się okazuje, że ja nie mam nic do powiedzenia, bo mają więcej. Administracja ma z ludźmi, którzy tu mieszkają, do więcej do powiedzenia jak ja, które ja tutaj mieszkam tyle lat. Co ja mam dalej robić z tym fantem? Do kogo mam się udać z tą sprawą na poważnie? Bo wie, proszę Państwa, to jest sprawa, jak to się mówi, z prokuratora i się mówi policji. Bo tak dalej być nie może. Dokąd ja mam z tym zwlekać? I powiedziałem, będę dochodził swoich praw w Polsce, aż dojdę. I wreszcie ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne i dość w żywe oczy okradania mnie i po prostu gnębienia i nasyłania na mnie ludzi z pogrzebu, z różnych stron chcą mnie zniszczyć i po prostu to chodzi rzecz o mieszkanie, które ja mieszkam, chcą mnie po prostu zabić legalnie, a przejąć mieszkanie na własność. Tacy ludzie ponastawiali, ludzie mnie napiętują, nie dają nocy i dnia mnie spać, nasyłają to różnie i z wódką, nie z wódką przyjeżdżają do mnie ludzie, różne gagatki z ulicy, nie wiadomo co za osoby nieznane. I proszę Państwa, dokąd ja mam się męczyć i mordować? Mnie życie jest niemiłe w takim, powiem, dziadostwie złodziejów i oszustów tu przybywać, którzy tu mieszkają w tym bloku. Bo wiecie Państwo, dziś ludzie to powinno być jeden z drugim żyte, naprawdę. A tu się okazuje, że ty w bloku to są mordercy, nie ludzie. To są mordercy, którzy chcą mnie zgładzić z tego świata. Ale powiedziałem, się nie poddam. Nie poddam się i proszę Państwa, teraz Państwu przedstawię zaraz to, co tutaj Państwu pokażę. Oto są, proszę Państwa, rachunki, które płaciłem za mieszkanie. Powiedz kwotę. Kwota, proszę Państwa. Pierwszy to jest tak, 51 zł, proszę Państwa. Drugi jest 10 zł, rachuneczek, też płacony, proszę Państwa. I proszę Państwa, trzeci... I lata mu. Aha, lata, już mówię lata. Powiem lata, które? Tak. 11 listopada 96, proszę Państwa. Tutaj, proszę Państwa, powiem Państwu, 15 marca 90 rok, proszę Państwa, tutaj trzeci rachuneczek jest, proszę Państwa, 10/4/90 rok, suma jest wpłacona 63 grosze, proszę Państwa, czwarty rachunek jest płacony 4/9/89, proszę Państwa, wpłacone
12 456 zł, czwarty rachuneczek. Piąty rachunek, proszę Państwa, jest wpłacony 15 grudzień 94 rok. 4 414 320 zł. Oto tyle ja zapłaciłem. A dziś muszę uciekać na ulicę pod płot, bo złodziejom, mordercom się nie podoba, że ja mieszkam. I nie chcę po prostu z tego mieszkania usunąć i zamordować. Oto cało chodzi sobie. I za to powiedziałem, administracji nie daruję. Będę dochodził wszędzie. I do Warszawy będę pisał, gdzie tylko się da. A prawda musi to. A za to, co tu płacone, to będą mnie wyżygają wszyscy tu. I razem administracja na czele. Z prezesem wyżygają te pieniądze. I dziękuję Państwu. Do widzenia. Dobranoc. No i powiesz, że jak brat będzie startował na prezydenta Białegostoku, to zrobi porządek. Jak brat będzie startował na prezydenta Białegostoku, to wreszcie zrobi ten porządek, bo tu się dzieje sceny niemożliwe. Takiego bałagaństwa i oszukaństwa i złodziejstwa nie było nigdy. A się okazuje, że jest to złodziejstwo i kanciarstwo i oszustwo się dzieje. Dziękuję Państwu, dobranoc. No, mów. Mów! I nadal to samo. Jak będziecie mogli, pomóżcie. No, bo już wczoraj policja była. Wczoraj i policja przyjedzie i nic, żadnych warunków nie ma. I ta policja nic nie załatwia. Nie wiem, co oni robią z tą policją, że policja przyjedzie i im się powie i oni powiedzą, że no dobra, będzie załatwiono. Koniec. Pojadą, załatwiona już. Nie ma pomocy żadnej. I ja mówię, państwo, i nawet bili, proszę państwo, a Ksydry widzi żonę, że on jest niebostik. Ciało przyjechali po ciało zabrać. Bili widzi żonę po Białymstoku. To wiecie państwo, co się robi w domu? My nie możemy, nie wiem, już jak ja mam powiedzieć, nie możemy w ogóle kawałka chleba zjeść spokojnie. Całe noce siedzimy. Czy ktoś stuknie, czy co, to już koniec. Się boimy. A policja nie reaguje na to. I weźcie się, państwo. Choć czy przedzwońcie na to policję, czy ich spotkacie, powiedzcie mi. Choć może was się posłucha. Tak jak załatwią od ręki. A ty tylko przyjechali, tak administracja wsio załatwiona. Z nimi. No i przeciętnie nie. O prezydencie Białegostoku powiedz. Ojej, mów już ty. O prezydencie Białegostoku. I powiedz, że papiery zostali przerobione rentalnie na mieszkanie. Tak. O! Że papiery zostały przerobione. A, przepraszam bardzo, będę jeszcze tłumaczyć państwu. Posłuchajcie trochę, to nic. Dziś jest niedziela, macie chwilę wolne. Proszę państwo, mamy papiery własnościowe, które mieszkania pokupowane, popłacane. Wiecie państwo, poprzerabiane wszystko. Tak państwo administracja poprzerabiała. Ale jakim cudem to mogli przerobić? Rentalne papiery porobione, wszystko. I proszę państwa, poprzerabiali wszystko. Że nie mamy nic, żadnych papierów. I teraz powiedzcie, bądźcie wy mądre. Bo my tu już teraz jesteśmy głupi. Jak można przyrobić? Ale najpierw właściwie poszłam na kolejowe i do prezesa się zwróciłam. I tak mówię, że panie prezesie, papiery, administracja powiedziała, że papiery przerobi i posprzedaje te mieszkanie. A prezes mi odpowiedział na to. Nigdy w świecie nie mają prawa przerobić tego. Nie wolno jest przerabiać papierów. A zobaczcie ludzie, poprzerabiali wszystko. Tak państwo administracja rządzi, ta cała księgowa. Niech ją grom weźmie, wasze to księgowe. Co ona siksa, wyrabia. Ona, jej na świecie nie było, to już my tutaj mieszkali w Białymstoku. A ona dzisiaj tak wzięła wszystkich po prostu pod siebie. I na wszystkich depce i porydźcie, że jak ona może to zrobić. A prezes nie wie, no bo skąd może prezes wiedzieć, co administracja robi. A administracja to robi właściwie. Tak. I chodziła po całym, czyli tu bloku
I proszę Państwa, i w ten sposób robiła. Robiła najpierw wspólnotę. Podpisywali, zbierała podpisy. Później zrobiła, tam jeszcze coś wydumała. A teraz zrobiła w ogóle, że o, sprzedawać mieszkanie. Proszę bardzo. I teraz doradźcie nam, choć słownie, bo nie macie bez co powiedzieć, żebyśmy choć po prostu z tego byli zadowoleni. Nie. Nie mamy kogo się spytać. No nie mamy. Ja nie wiem. A z domu się boimy wyjść, bo było w tamtym tygodniu włamanie do mieszkania raz. Już przyjechali te, co oni nastawili. Przyjechali z gwoździami, z siekierą, ze wszystkim i zabierali mieszkanie. No to jakoś staliśmy po prostu uporem, zostawili. Teraz obiecują przyjechać nas w nocy, się zbiorze miasto i nas wywiozą, że my nie będziemy wiedzieć gdzie. I teraz bądźcie wy mądry. I nie wiem, no nie wiem, co jest, mam powiedzieć, ale błagam na litość Boga. Pan Bóg wam zapłaci za to, po prostu nam doradzicie, gdzie my mamy z tym się udać. Bo nie możemy, z mieszkania nie możemy wyjść, bo zaraz daje wiadomość dla tych złodziejów, i zaraz włamanie do mieszkania robią. A sani się włamali. Sani się włamali. Tak, ja byłam w szpitalu, to się włamali, kierownictwo. 10 razy będziesz to samo marudzić? Będę złamać. No to samo. To nie czekaj, jak mnie to rób. No. Tak. I bym prosiła, załatwcie i przepraszam bardzo. Podziękuję najmocniej i do widzenia. Bądź.